nie dawałem ziemi. Wiem, że dałbyś radę z Pigrum Tavern. Netsraft 5 zł. Ja lubię majonez. Także już wszyscy brali tutaj udział, oprócz dobrodzieja. Absolutnie nie. Chłopaki przed chwilą ciągnęli słomki. Niestety dobrodziej wyciągnął tą najdłuższą. I w nagrodę to on będzie mógł dokonać honoru wzięcia udziału w... To będzie boleć, czat. A prawda jest taka, że tak naprawdę dobrodziej powiedział, ja lubię majonez, ja chcę go bardzo zjeść. Lubię majonez. Kiedyś to było, prawda, Kubik? Rekord 2,5 kg, 3 minuty. 3 minuty mam to... 3 minuty. Dokładnie tyle. No najgorsze jest to, że dobrodziej, dobrodziej naprawdę prosta spróbuje. Sprawa. Na raz. Sprawdź, czy jest dobry w ogóle. Dobry majonez. Sprawdź, czy jest dobry na pewno. Czy przeszedł próbę smaku? Kurwa, już coś wpadło do tego. Jakie muchy. Trzy. Zamykać oczy. Jeden. O kurde, o to robi! Je to! Naprawdę to je. Dawaj, dobrodzieju, już mało ci zostało. Ja wiem, dobrodzieju, spokojnie. Ja wiem, że to jest jedno z cięższych wiader, które musisz walnąć, ale wierzę, że ci się uda. Dasz radę, dobrodzieju, to tylko małe wiadereczko majonezu. Wyobraź sobie, że to jest coś smacznego. Jak na przykład budyń majonezowy. Budyń majonezowy. Albo majonez kielecki. O, właśnie, a nie, dawaj, jedz majonez kielecki. Dawaj. Byłoby sensownie w sumie zważyć ten majonez wcześniej, żeby zobaczyć ile wad z gotowaniem i żeby zważyć go później, żeby zobaczyć ile zjadł. Zatem, dobrodzieja, byś mógł zwrócić cały ten majonez po prostu. Ja was ostrzegałem, czad. Zostało ci 5 sekund. Ostrzegałem was. Ale jeszcze minuta 15. Jeszcze 60 ostatnich sekund. Łącznie tutaj jest ponad 18 tysięcy kalorii. Stania horsemenów, czekam na memy. Ostatnie były 23 tysiące kalorii. Dobrodzieju, zostało ci 45 sekund. Już prawie jest wiaderko puste. Lecisz na rekord, dobrodzieju. I wiecie co? To jest okropne. To jest paskudnie obrzydliwe, ale odwieczny szacun dla dobrodzieja, że dla kontentu chłop to robi i to żre, i to połyka wszystko, i to robi. On wie, że mu się nie uda pobić tego rekordu. On wie, że mu się nie uda, ale to robi. Spokojnie, spokojnie, dobrodzieju. Nie skupię się na mowie, a na jedzeniu tego przepysznego majonezu. Naszego majonezu, który pochodzi tutaj oczywiście z stajni horsemenów, przygotowany tutaj przez Kubę. Nie. Nie wiem, czy wiecie, ale Kuba prowadzi fabrykę produkującą majonez już od 3 lat. Kuba, czy możesz trochę więcej powiedzieć o swojej fabryce majonezu tutaj do mikrofonu? Moja fabryka majonezu... Najlepsze jest to, że tutaj był jeden mikrofon, jest to lepszy dźwięk, aniżeli w jakimkolwiek odcinku Teamu X. Samego nie zjem 5 zł. Ja te wszystkie zaraz do rejty przeczytam. Fajny przepis. Dobra, 15 sekund zostało. 15 sekund, jedz, jedz, nie przejmuj się. 10 sekund zostało. Bardzo tajny przepis, żeby... O fuj! Świeci tak, jak zawsze świeciło. Ptaki śpiewają, jakby nic się nie zmieniło. Wiatr wesoło pląsa w obłokach. I uwaga, czas się skończył. Czy udało się pobić rekord? No prawie. No prawie, no prawie, ale no prawie. Na pewno. Prawie się udało. Wielkie brawa, wielkie brawa. Ale panowie, słuchajcie, to nie rozwiązuje. Zdjęcie pamiątkowe chyba, co nie? To dzisiaj ląduje na grilla. Wydaje mi się, że... Nagrywanie z horsemenami jest takie zabawne. Te odcinki nie mają sensu, nie mają one. Nie mają one za bardzo tutaj też jakiegoś większego przygotowania. I o co w nich chodzi? Żeby dobrze się bawić z kumplami po prostu. I to były wspaniałe odcinki. Każde moje wystąpienie w horsemenach to była świetna zabawa. Była świetna zabawa. Czasem obrzydliwa, ale świetna. Dziękuję Kapi za piątkę, Elakias. Po każdej łyżce majonezu zjedzonej przez dobrodzieja umiera jeden Gordon Ramsay. Śmieszne, pluszowa kilogram majonezu do sałatki, czegokolwiek jak najbardziej, ale małe łyżeczki samego nie zjem. Dziękuję za piątkę. Macha, melu, winko, mam kwarantannę.